Mieście działa ponad 700 prywatnych inwestorów. Tyle przedsiębiorstw. Ponad 700. Tak. Czynimy starania, by przyciągnąć. By te tereny, żeby na tych terenach, które są na obrzeżach miasta, po prostu ściągnąć inwestorów, żeby powstały jakieś firmy. Nie wszystkie te tereny też do nas należą, bo tam, gdzie był ten nieszczęsny czy szczęsny drog but, no to tam w ogóle mamy też i plan zagospodarowania przestrzennego. On obejmuje gdzieś około 16 hektarów, z czego w zasadzie tylko 6 hektarów jest nasze. Także pozostałe grunty są prywatne. Ci właściciele prywatni też chcieliby ściągnąć sobie firmy, żeby sprzedać te grunty, żeby też mieć tego przychód. No jak póki co na razie ani im, ani nam nie udaje się, by to zaistniało. Wiadomo cały czas, że tam na przedłużeniu od Zawiszy Czarnego jest ponad 25 hektarów pod logistykę. W zasadzie no, można powiedzieć, że jest inwestor, bo ponad 20 hektarów gruntu skupił. To jest kwestia tylko odkupienia od nas tych 5 hektarów, ale póki co też się nie kwapi, no bo też nie ma pomysłu, nie ma inwestora, pod którego miałby tę logistykę zbudować. No jest w dyspozycji prywatnego przedsiębiorcy, jest ponad 20 hektarów. Też na razie nic z tym nie robi.